Witam wszystkich. Dzisiaj rozpakowuję dronika, który podesłał mi Gearbest. Zobaczymy, co tam jest. Bugs 3. Jakiś dronik. Dronik trochę lepsza zabawka. Bezszczotkowe motory. Niezależne regulatory i dwukierunkowa komunikacja z kontrolerem. Instrukcja, naklejki. Aparatura. Taka dosyć plastikowa. Chyba powinny być jeszcze tu jakieś nakładki, drążki, w zasadzie same drążki. No nie jest to racer. Jakaś taka bardziej zabawka, żeby podnieść GoPro. No ale zobaczymy. Budowa na GoPro. Zasilacz. Ale gniazdko nie polskie. Angielskie czy jakieś tam. Osłony. Śmigła. Coś tam. Śmigła. Dobra, zapas śmigły jest. O, są drążki. Jest śrubokręt. O, jest. Jest dronik. Co to jest w ogóle? Bateria. 7,2V, 1800 mAh na złącze XT30. Dobra. Silniki bezszczotkowe. To nie jest kamera. To jest dioda. Link wideo. Tutaj będą jakieś LEDy. Zobaczę, czy to uruchomię w ogóle teraz. Muszę jakieś loty zrobić. Jak zrobię jakiś lot tym oto super dronikiem, zobaczę, jak on działa, to później będzie można go wygrać. Trochę łatwo ta obudowa schodzi i nie wiem, po co ma schodzić tak naprawdę, bo tutaj nic nie powinno się robić. Mam tutaj płytę główną, w zasadzie kontroler lotu, regulatory, link wideo i to wszystko. Można sobie ewentualnie tutaj wsadzić kamerkę FPV i zrobić zamiast tej diody podgląd. No bo co innego w zasadzie. Tak, żeby latać do takimi dronikami na większą odległość bez podglądu, to ja nie widzę sensu. Dobra, nie ma śmigieł, więc można spróbować odpalić go. Szukam w zasadzie miernika, żeby sprawdzić, czy ta bateria coś ma w sobie. Żeby się nie okazało, że to jakaś dętka. A ja tu zacznę podłączać coś. Nie, 7,6 to coś jest.
Czy jest ok? Czyli wkładam baterię. No i świeci. Czy ja tu mam jakieś baterie w ogóle? Czy ja mam jakieś baterie? A ładowarka jest. Ładowarka ładuje baterię poprzez złącze balansera. Cztery paluszki. No nie znajdę teraz czterech paluszków. W zasadzie może znajdę. Jeszcze nie czytałem instrukcji, więc nie wiadomo, co tutaj w ogóle się robi. No, już. Ta dioda będzie nam wskazywała, czy dronik jest, czy w zasadzie bateria w nim już się rozładuje, czy nie. Guziki są jakieś dodatkowe, ale jeszcze nie wiem, co one oznaczają. Mocowanie GoPro. Ja mam GoPro 5 Session, czyli to mocowanie mi się nie przyda, ale może przyda się komuś, kto wygra tego dronika. Mamy śmigła. Śmigła są nakręcane. Oczywiście teraz źle założyłem, tylko żeby pokazać. Czyli końcowo, podsumowując, mamy dronika, śmigła, zapas śmigieł, ładowarkę, mocowanie, ochrona na śmigła, nóżki, to są na pewno nóżki i śrubokręt i drążki w zestawie. No i tyle. Słuchajcie, taki dronik kosztuje 400 zł. Można zakupić go na Gearbeście. Tak jak mówiłem, żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba napisać pod tym filmikiem w komentarzu jestem i za jakieś 3 tygodnie wybiorę jakąś osobę, która wygra tego dronika, a w międzyczasie spróbuję nakręcić jakieś filmy, jak on lata. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że was nie przynudziłem tym unboxingiem naszego Bugs Free. Wygląda nawet całkiem ok. Ciekawe jak z wytrzymałością. No jak się nim będzie latało. Więc zapraszam na kolejne filmiki na mój kanał i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Dzięki, pozdrawiam, cześć.